Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj robimy ostatni odcinek z eventu drogi do finału z Ligi Mistrzów i z Ligi Europy. Również odbierzemy nagrodę za Food Champions, Division Rivals i wszystkie SBC, które były przez ostatnie chyba 3 dni. I również niestety powiemy sobie o tym, jak co robi jej w ostatnim czasie. Miałem to robić już w poprzednim odcinku właściwie, kiedy to SBC wyszło, bo chodzi oczywiście o SBC ligowe i inne różne SBC, gdzie wychodzą z paczkami niestety niewymiennymi. Ale powstrzymałem się, bo wolę to zrobić na spokojnie i raczej nie będę mówił tego, co miałem mówić, bo jeszcze na to nie jest czas, wydaje mi się. Zobaczymy, jak będą to robili dalej. Ale no jest to naprawdę bardzo słabe, co robią w tym roku, od tak naprawdę poprzedniego roku z SBC różnymi ligowymi, czy to czymkolwiek innym. Tak, jest to zadania sezonowe. Chociażby z to nowe, co wyszło 2 dni temu, gdzie trzeba wygrać 6 meczów w nowym trybie, gdzie jest Food Life, tylko że niestety teraz dodali jakieś ograniczenia na 12 prób. Też jest to, uważam, bardzo słabe, że po raz kolejny jest tryb, gdzie musimy się stresować, a nie grać dla przyjemności, tylko stresować się tym, czy uda nam się wygrać 6 meczów i tak dalej. Nie powinno tak być i również jeżeli chodzi o te SBC ligowe z Ligi Francuskiej teraz, które wyszło, również są, po pierwsze, paczki nie są zbyt dobre, a po drugie, no większość, które są dobre lub po prostu ok, bo tutaj dobrych paczek według mnie po prostu nie ma, są po prostu niewymienne i jest to no strasznie słabe. I co jest jeszcze gorsze, to SBC jest tylko na 30 dni. Można je oczywiście powtarzać, ale jest ono tylko na 30 dni, więc nie będzie czegoś takiego, że będzie można sobie paczki zbierać na bieżąco. SBC robi sobie powoli i zostawić na przykład na Team of the Year, czy może wiadomo zostawić sobie na Team of the Year, ale wydaje mi się, że gdyby to było do końca gry, no to naprawdę byłoby to dużo lepsze, tak jak było to w poprzednich latach. Chyba że mają na to jakiś inny plan, że po tych 30 dniach pojawi się po raz kolejny z innymi, nie wiem, wymaganiami, z innymi paczkami, ale powiem szczerze, wątpię. Też myślałem, że mogłoby coś takiego, że za te 30 dni pojawi się po raz kolejny to SBC i na przykład będzie tutaj zamiast paczki, zamiast dwóch paczek, bo to jest paczka 100 tysięcy, ale niewymienna, i paczka złota rzadkiej piłkarzy, czyli paczka, gdzie jest 6 złotych, 6 rzadkich zawodników, i zamiast tych paczek na przykład pojawi się jeden zawodnik, jakiś 80, nie wiem, 7, 86, ale wydaje mi się, że tak się nie stanie. I też te paczki zamiast zawodnika 86 czy 87 pewnego są troszeczkę, wydaje mi się, słabe. Dla niektórych może dobre, ale w większości dla osób, które otwierają takie paczki, no wiecie, że zazwyczaj no nic z nich nie leci i zabierają nam tak naprawdę pewnego zawodnika 87, 88 overalla, którego później możemy sobie wrzucić do SBC ikony czy do jakiegokolwiek SBC, jakiego będziemy chcieli, i tego już niestety mieć nie możemy. Tutaj mamy drugie SBC z Ligi Arabskiej, gdzie też paczki są praktycznie w większości srebrne i nawet srebrne paczki robią niewymienne, gdzie jest po prostu to no słabe, no bardzo słabe, i mam nadzieję, że to się zmieni. Nie wiem, czy w tej FIFA wątpię. Mam nadzieję, że już w kolejnej wrócą do tego, co było w poprzednich latach, tak jak wrócili do SBC o ikony, które pojawi się prawdopodobnie dzisiaj w odcinku nawet, albo za tydzień. Jeżeli pojawi się dzisiaj w odcinku, to na pewno wam o tym powiem w dalszej części. Na sam start zaczniemy sobie właśnie od paczek z SBC, które zrobiłem z tych ligowych, które dostaliśmy kilka dni temu, które po prostu, tutaj miałem 8 zrobionych, tutaj mam 5. Te dwie zrobiłem tylko te karty, te SBC, których miałem aktualnie karty w klubie. Kupiłem chyba, nie wiem, z 10 czy 12 kart, które mi brakowało za, nie wiem, 30 tysięcy. Resztę robiłem tylko z tych kart, które miałem w klubie. I wam też to polecam, jeżeli nie macie kart tych niebieskich czy z Sud Amerykany, z Copa Libertadores, to po prostu tego nie róbcie, poczekajcie, aż traficie te karty. Jak wam będzie brakowało jednej czy dwóch kart, to wtedy sobie je dokupcie. W innym wypadku raczej odradzam to robić, bo po prostu jest to drogie. Gdyby te paczki były wszystkie wymienne, wtedy by się opłacało, a tak wydaje mi się, że po prostu szkoda monet. Dobra, lecimy z tymi paczkami najpierw za te SBC ligowe, które zrobiłem, i kilka z SBC codziennych, które były i z ważnych meczów. Mamy walkout w pierwszej paczce. Co to będzie? Portugalia. Prawe skrzydło. Ale to było coś pięknego, gdybyśmy zaczęli Cristiano Ronaldo, ale tak dobrze niestety nie będzie. Ale i tak, Bernardo Silva w pierwszej paczce. Słuchajcie, resztę wam pokażę, już tylko te, w których coś będzie. Liczę, że będzie ich dużo. I przypominam, że wszystkie te karty live, które były dzisiaj, już się kończy sezon. Właśnie nowy sezon dzisiaj też również dostajemy, więc może dzisiaj dostaniemy jeszcze obok SBC ikony, może zamiast SBC ikony, wymianę ikon, więc też byłoby to bardzo fajne, ale to w dalszej części odcinka, bo to dopiero o 19, a w tym momencie, jak to nagrywam, jest godzina 17, więc to w dalszej części odcinka. I została nam ostatnia paczka, nawet jednych ekranów po tej paczce z Bernardo Silva nie było, a dałem za te paczki, wydaje mi się, że może nie dałem, po prostu były one wartości no 150, może nawet 200 tysięcy na pewno. I cóż, jak zawsze, bez szczęścia.
Teraz paczka za 30 tysięcy na sam koniec. Bez walkoutu, chociaż te rzeczy, pierwsze ekrany po tej paczce z Bernardo Silvą. Bramkarz Niemcy. 83 trap. Dobra. Lecimy teraz jeszcze do zadań sezonowych, zanim będzie content o 19. I tam mam do odebrania jeszcze chyba kartę La Cazeta, jak dobrze pamiętam. Wymienna paczka, więc była to za zakończenie ważnych meczów lub za ostatnie SBC w ważnych meczach. I tak, mamy do odebrania kartę La Cazeta, Sabicera lub Juana Bernata. I ja biorę kartę chyba La Cazeta, bo będzie ona po prostu, wydaje mi się, kiedyś przydatna do jakichś zadań sezonowych i może trzeba będzie strzelić bramkę na przykład. No będzie to na pewno dużo cięższe z Bernatem czy Sabicerem niż La Cazetem, a ten La Cazeta naprawdę nie wygląda jakoś źle. Do też pierwszego właściciela, na przykład do wymiany ikon, na pewno się przyda, czy to do składu Francji, czy to do składu z Premier League. Dobra, do klubu. I dobra, ostatnia rzecz, jaką mamy do omówienia sobie, to co było w poprzednich dniach, zanim będzie godzina 19 i nowy content. Wczoraj dostaliśmy SBC o Kedire Flashback 86 overalla, który naprawdę wygląda fantastycznie. Jedyne, do czego można się tam przyczepić, to jest to tempo, bo nie jest najwyższe, ale i tak na cieniu naprawdę jest to, uważam, genialny SPD. I jeżeli macie jak go połączyć, używacie składu z ligi włoskiej, to naprawdę warto się zastanowić, bo karta wygląda naprawdę bardzo dobrze. I wczoraj dostaliśmy również, wczoraj albo przedwczoraj, zawodnika miesiąca z ligi francuskiej, Bamba, który naprawdę też wygląda fantastycznie według mnie. 4x4, wysoka pracowitość, bardzo łatwy do połączenia, ale cena dalej za tą kartę naprawdę chyba ich troszeczkę poniosło. 85, 86, 86, to jest cena około 350 tysięcy. No jest naprawdę drogo. Naprawdę drogo i tutaj naprawdę trzeba się zastanowić, czy warto robić tą kartę, według mnie nie. Jakby to było, nie wiem, 150 do 200 tysięcy, to wtedy można byłoby się zastanawiać. Według mnie 350 za tą kartę to jest naprawdę dużo za dużo. I dzisiaj dostaliśmy Roberta Lewandowskiego, zawodnika miesiąca, 93 overalla, który wygląda już naprawdę bardzo fajnie, naprawdę bardzo grywalnie przy na przykład motorniczym. Również 4x4, to oczywiście nie jest nic zmienione. Ale naprawdę, karta Lewandowskiego wygląda już bardzo, bardzo dobrze i jeżeli chodzi o kosz, nie jest aż tak duży, bo jest to 85, 85 i 86 i jest to w granicach właśnie 150 do 200 tysięcy. Jak za taką kartę, naprawdę uważam, że jest to ok. Koszt i również jeżeli używacie składu z Bundesligi, warto się nad nim zastanowić. Także to było tyle, jeżeli chodzi o poprzednie dni i za chwilkę przenosimy się do tego, co mamy nowego w nowym sezonie i dzisiaj o 19. I dobra, zanim content o godzinie 19 i jej wypuściło sezon drugi wcześniej, bo o godzinie chyba 17.30 się pojawił, albo o 18.00. Jest on już dostępny, także omówimy go sobie po kolei, chociaż patrzyłem szczerze mówiąc i nie ma w nim nic specjalnego, tak naprawdę też mogli tutaj coś popracować, bo jest to tak naprawdę cały czas w kółko to samo, nie ma nic tutaj nowego, nic się nowego tutaj nie pojawia, mogliby naprawdę coś nowego tutaj zacząć dodawać. Złota paczka zawodników, tutaj jakieś nowe piłki, wiadomo, coś za bramkę. Kolejna paczka 75+, i tam no, chociaż tyle kolejnych zawodników, którzy wyglądają w miarę ok. Tutaj mamy fajnego Koreańczyka, 82 overalla, ale tempo ma bardzo fajne, też do pierwszego właściciela z ligi niemieckiej może się przydać, ale chyba najlepszym będzie tutaj środkowy obrońca z Celty Vigo, jeśli chodzi z ligi hiszpańskiej, średnia wysoka pracowitość. Naprawdę bardzo fajna karta na cieniu, naprawdę bardzo, wydaje mi się, że dobra będzie. I daje paczka za 25, za 25, piłka jako pączek. Paczka rzadki piłkarz Electrum i kolejne paczki za 35 tysięcy, za 45 i dalej mamy jeszcze kolejną paczkę, tym razem znowu z ligi Premier League, z Bundesligi i z ligi hiszpańskiej, czyli tak samo co było w poprzednim pierwszym sezonie. I na zakończenie mamy karty, pierwszą jest to jego Aspas 86 overalla, która też naprawdę nie jest jakoś bardzo dobra na ten etap. Naprawdę chciałbym, żeby to były karty dużo lepsze za ten poziom 30, za 100 tysięcy expat, naprawdę trzeba dość sporo, uważam, zrobić, żeby ten poziom osiągnąć i sporo się nagrać i naprawdę oczekiwam dużo lepszych nagród za to, co trzeba zrobić, żeby to osiągnąć. Romagnoli 86, 74 tempa, 88 obrona, 82 fizyka, też fajny w miarę ok, do pierwszego właściciela z ligi włoskiej. I Keita, chyba najlepsza karta, wydaje mi się, z tych wszystkich, dribbling niesamowity, ale poza tym tempo ma ok, wszystkie pozostałe statystyki są po prostu ok. Taki box to box, zawodnik z ligi angielskiej.
4x4 wysoka średnia pracowitość, tylko że jest jeden problem, że gdy będziemy mogli go już zdobyć, to będzie prawdopodobnie styczeń, więc będą już toty i na pewno będzie sporo eventów, gdzie tych kar naprawdę będzie, uwierzcie mi, dużo, dużo więcej na tą pozycję, na przykład w tej lidze, gdzie będą po 20-30 tysięcy na rynku transferowym. I no naprawdę, no mogliby coś w końcu zmienić z tym sezonem, chociażby tyle, że temu Kejcie na przykład dać overall, nie wiem, 88, żeby naprawdę ta karta się czymś wyróżniała. Dobra, odbieramy jeszcze paczki za Food Champions, bo o tym zapomniałem jeszcze mówiąc wcześniej. Zobaczymy, co uda się trafić. Dwa oczywiście czerwone informy i dwie paczki za 35, za 50 tysięcy, także lecimy z pierwszym czerwonym informem. Jest Dumfries, chyba szczerze mówiąc najlepszy mój inform czerwony, jeśli chodzi o Food Champions w tym roku, a grałem w każdej lidze weekendowej, ale no cóż. Też go jeszcze nie ma się co spodziewać, że będzie to coś niesamowitego. Dumfries jest naprawdę bardzo fajny, tylko szkoda, że liga holenderska. I drugi player pick. Znowu Dumfries, identyczny wybór, te same karty chyba. Chociaż tyle, że będzie na 86 plus i szczerze mówiąc możemy to zrobić w kolejnym tygodniu, tak mi się wydaje, że już mam na tyle kart. Dobra, zostały 3 minuty kart z Ligi Mistrzów w paczkach, także idealnie się złożyło, także lecimy odebrać jeszcze te paczki, otworzyć te paczki za Food Champions. Jeżeli by w nich coś będzie, to wam pokażę, jeżeli nie, to już widzimy się w kontencie o 19. I dobra, druga paczka za 35 tysięcy, w pierwszej nic nie było. Czy w drugiej coś będzie? Bez lookoutu, chociaż tyle, że ekrany, będzie chyba inform. Czechy, no bardzo fajny prawoobrońca z Czech, naprawdę z Ligi Premier League, z West Hamu, nie pamiętam jak się nazywa, Cufal. Naprawdę bardzo fajne statystyki. Także no, do pierwszego właściciela sobie go na pewno zostawię. I ostatnia paczka podczas eventu z kartami live z Champions League. Zobaczmy, czy uda się coś trafić na sam koniec. Niestety nie. Chyba nawet nie ma ekranów. Wow, w paczce za 50 tysięcy. Ozil. Okej, mamy godzinę 19. Ja loguję się do gry i mamy SBC o ikony. Także nareszcie powrót. Za chwilkę zobaczymy dokładnie, jak ona wygląda. Jest Luis Figo, jest Zanetti, jest Van der Sar. Jestem bardzo ciekaw, jak wygląda cena za to SBC, czy jest SBC o podstawową ikonę. Za chwilkę zobaczymy najpierw zadania sezonowe, czy coś tutaj się nowego pojawiło. Ale wydaje mi się, że nie, że tutaj chyba raczej nic nie powinno być nowego, bo dostaliśmy wcześniej sezon, tak jest, także tutaj nic nie ma, więc przechodzimy od razu do SBC. I jak to wygląda? 8 segmentów do zrobienia. Niestety jest to tylko na 30 dni, także SBC o ikony w tym roku również nie są do końca gry, co jest według mnie fatalnym pomysłem po raz kolejny. No ale cóż, także będzie mało czasu, żeby zrobić tą ikonę. Jest tylko 30 dni, 8 segmentów, na pewno tanio nie będzie. Tak było w FIFA 19, brązowy skład, srebrny skład, złoty skład z informem. I to mamy tak, Portugalia z oceną 82 i Team of the Week, mała mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Galacticos, czyli Real Madrid, ogólna ocena 87, 86, 88 i 89 za Luisa Figo. Okej, także widzę, że będzie ciekawie, jeżeli chodzi o te SBC po raz kolejny. Chociaż te, że paczki są wymienne. Grubo, naprawdę grubo. Co jeżeli chodzi o Zanettiego, tu jestem bardzo ciekaw, to była ikona pierwsza moja, jeżeli chodzi o właśnie SBC w FIFA chyba 18, którą zrobiłem i grałem nim do końca gry chyba. Dobra, lecimy od samego końca, 86, 85, 86, 84, dobra, tutaj nie jest tak źle, ale też trzeba pamiętać, że jest to mimo wszystko prawy obrońca. No będzie to myślę kosztowało w granicach 450-500 tysięcy, w granicach mniej więcej tak bym to strzelał, bo mówię SBC dopiero wyszło, więc ciężko jest powiedzieć, w granicach 400-500 tysięcy. Zobaczmy, po ile jest w tym momencie taki Zanetti na rynku transferowym. I to jest ta karta i on jest w tym momencie za 450 tysięcy. Jeżeli cena SBC jest większa, za 390 jest na rynku transferowym w tym momencie. Jeżeli cena SBC o kartę niewymienną jest wyższa jak 400 tysięcy, to jest po raz kolejny po prostu kretyńska rzecz, jaką zrobiła EA, robiąc to samo po prostu, co robili, gdy były po raz pierwszy SBC o ikony, gdy były one bardzo drogie, ale teraz no i znowu to samo robią, że ceny kart niewymiennych w SBC są droższe niż ceny ich na rynku transferowym. Nie wiem, jaki jest tego sens po raz kolejny.
Naprawdę nie potrafię zrozumieć tego, co oni robią. Zobaczmy jeszcze cenę. Van der Sara, jaka jest, 87 overalla, to jest jego wersja chyba Baby. 86, 85, 84, także tutaj będzie to w granicach, wydaje mi się, 300 do 350 tysięcy. Paczki wymienne, ale bardzo, bardzo, bardzo słabe. No i cóż, tak to wygląda. Liczyłem naprawdę, że będą to jakieś zmiany dotyczące tych SBC ikon, że będą one tańsze. Ale tak się nie stało. Mamy, nie dość, że są może w tej samej cenie, co były w FIFA 19. Tylko jest taka zmiana, że teraz one są na 30 dni, a nie na całą FIFA. I nie można sobie ich zrobić powoli, jakby ktoś sobie chciał zrobić, nie wiem, ktoś gra sobie raz w tygodniu w grę i chce sobie powoli zrobić to, tego zajętego na przykład, to już tego zrobić po prostu nie będzie mógł. I jest to chyba tyle, jeżeli chodzi o nowe SBC dzisiaj. Więcej wątpię, że cokolwiek się pojawiło. Także słuchajcie, to by było na tyle. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, co o tym sądzicie, co robi ostatnio jej z contentem ogólnie po prostu, bo myślę, że większości się to nie bardzo podoba. Także to by było tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.